Aroganckie zachowania Koemana względem Probierza. Selekcjoner Holendrów jak Joachim Löw z przeszłości. Ubiór Probierza doceniony za granicą. Polska przegrała z Holandią 1-2. Szczęsny, dumny z występu biało-czerwonych. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku wielki powrót Christiana Eriksena na Mistrzostwa Europy. Bramka słoweńskiego piłkarza Górnika Zabrze. Skromne zwycięstwo Anglii nad Serbią. Gol niezawodnego Bellinghama. Ostatni dzień w Berlinie i to ostatni taki specyficzny film. Od jutra filmy w normalnym formacie. Mam nadzieję, że mi jakoś te dwa dni wybaczycie. Przejdźmy do pierwszego meczu reprezentacji Polski na Euro 2024. W Hamburgu Polacy zmierzyli się z Holendrami. Na ulicach miasta było widać bardzo dużo kibiców drużyny Oranie. Były one wręcz zalane kibicami w pomarańczowych koszulkach. Nie mogło zabraknąć także fanów z Nadwisły. Przejdźmy do samego spotkania. Michał Probierz mocno namieszał w wyjściowym składzie. Miejsce znalazło się m.in. dla Romanczuka czy Sebastiana Szymańskiego. Kontuzjowanego Dawidowicza zastąpił Salamon. W składzie zabrakło kontuzjowanego Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelony jednak wziął udział w rozgrzewce razem z innymi reprezentantami. Koeman do boju posłał Van Dijka, Depaya czy Xaviego Simonsa. Przed pierwszym gwizdkiem Probierz podszedł przywitać się z trenerami Holandii, którzy nawet nie ruszyli się z ławki. Jak to mówią, klasy nie kupisz. Jako pierwsi z gola cieszyli się Polacy. Piotr Zieliński, który pełnił rolę kapitana, precyzyjnie dośrodkował z rzutu rożnego na głowę Buksy. Napastnik nie dał szans bramkarzowi rywali. Holendrzy rzucili się do odrabiania strat. Dopięli swego kilkanaście minut później. Najpierw fatalnie piłkę wybił Zalewski. Przejął ją Ake, podał do Gakpo. Po jego strzale futbolówka odbiła się od jednego z polskich obrońców i wpadła do siatki obok bezradnego Szczęsnego. W drugiej połowie drużyny walczyły o zwycięskiego gola. Niestety w końcówce to Holandia cieszyła się z drugiego trafienia. Zdobył je Weghorst, który na boisku pojawił się kilka chwil wcześniej. Niestety tutaj również wkradło się nieco przypadku po rykoszecie. Polacy walczyli jeszcze w końcówce o wyrównanie. Oddali nawet kilka celnych strzałów. Ostatecznie jednak przegraliśmy 1-2. Trzeba jednak pochwalić drużynę Michała Probierza za grę. W tym meczu mogliśmy sprawić niespodziankę. Niech wymowna będzie statystyka przytoczona przez Wojtka Bajaka. Polska w meczu z Holandią oddała jeden celny strzał mniej niż przez cały mundial w Katarze. W trakcie meczu w pewnym momencie można było zauważyć Skurasia, który na rozgrzewce złapał się za kolano. Całe szczęście nic poważnego się nie stało, o czym napisał dziennikarz Piotr Kamieniecki. Zagraniczni dziennikarze docenili nie tylko grę biało-czerwonych. Uwadze nie umknął także ubiór Michała Probierza. Zrobił on kolosalne wrażenie. Po meczu Ronald Koeman powiedział, że zwycięstwo jest więcej niż zasłużone i powinni wygrać nawet 4-1. Koeman w meczu z Polską przypominał Joachima Löwa. Jak widzicie, zrobił publiczną degustację tego, co znalazł w swoim nosie. W pomeczowej rozmowie z TVP Sport z postawy reprezentacji dumny był Wojciech Szczęsny. Bramkarz powiedział, że miło się patrzyło na grę Polaków. Z telewizją rozmawiał także Bartosz Salamon. Przyznał, że czuje się winny tej porażki i że przy obu straconych golach nie stanął na wysokości zadania. W trakcie meczu z boiska musiał zejść Piotr Zieliński. Według Kuby Seweryna z portalu sport.pl powodem były problemy mięśniowe. Pomocnik jednak na Austrię powinien być gotowy. W drugim meczu trzeciego dnia Euro 2024 zmierzyły się ze sobą drużyny narodowe Słowenii oraz Danii. Mecz ten zainaugurował zmagania w ramach grupy C. Był to wyjątkowy moment dla Christiana Eriksena, który wrócił na Euro po tragicznych wydarzeniach z poprzedniej edycji. Pomocnikowi udało się nawet zdobyć bramkę dla Danii. Dokładnie 1100 dni po wydarzeniach z Kopenhagi ze stadionu Parken. Piękny moment dla Eriksena, który zapamięta to na długo. Słoweńcy nie odpuszczali. W drugiej połowie stan rywalizacji wyrównał Erik Janża. Pragnę przypomnieć, że Słoweniec jest piłkarzem Górnika Zabrze. Słowenia dokładnie 24 lata czekała na swojego kolejnego gola na Mistrzostwach Europy. Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 1-1 i podziałem punktów. W ostatnim niedzielnym meczu rywalizowały reprezentacje Serbii oraz Anglii. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem doszło do brutalnych starć serbskich i angielskich kibiców. Jeden z fanów, jak sami widzicie, oberwał dość poważnie. Na ulicach dochodziło do starć, w których udział brali także pseudokibice z Albanii. Jak sami widzicie, gorąco było jeszcze na długo przed rozpoczęciem meczu. Wynik spotkania w pierwszej połowie otworzył Bellingham, dla którego było to już 25. trafienie w tym sezonie, licząc piłkę klubową i reprezentacyjną. Jude w znakomity sposób dopadł do piłki dośrodkowanej przez Sakę. Nie był to dobry mecz Anglików, o czym świadczą kiepskie statystyki Kane'a po pierwszej połowie.
Serbom nie udało się odrobić strat i Anglicy dowieźli skromne zwycięstwo do końca. Dzięki wygranej drużyna Southgate'a liderem przed Danią, Słowenią i Serbią. W drugiej kolejce Słowenia zagra z Serbią, a Dania z Anglią. A już dziś o 15:00 zainaugurowane zostaną zmagania w ramach grupy E. Rumunia na Allianz Arena zmierzy się z Ukrainą. 3 godziny później Belgia zagra ze Słowacją. Wieczorem o 21:00 do rywalizacji przystąpią nasi grupowi rywale – Austria i Francja. Jakie wyniki typujesz? Daj znać w komentarzu pod filmem. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia!